jeśli chodzi o wyniki, to on oczywiście musiałby uwzględnić wszystkie te kozice, które w ciągu jednego dnia są raz po polskiej stronie, raz po słowackiej, na granicy głównej, gdzie przebiega granica państwowa. W związku z tym zawsze wymagane jest wspólne liczenie, zawsze jest arbitralna decyzja, które bardziej uważamy za polskie, a słowackie. Także tak naprawdę najistotniejsza jest liczba kozic w całych Tatrach. Bo tak naprawdę to całe Tatry są ich domem, domem wizerowanym. Nie ma komunikacji z innymi górami, w związku z tym tak ważne jest, ile ich jest w całych Tatrach. Więc te wyniki liczenia listopadowe wskazują, że w Tatrach mamy 929 kozic, w tym 99 do jednego roku życia. To jest bardzo ważne, czyli ponad 10% to jest przychówek tegoroczny. I te wahania, które obserwowaliśmy w przeciągu ostatnich 10 lat, wydaje się, że najbardziej wynikały z tego, że sukces narodzenia, ale potem rozrodczy, ale przede wszystkim wychowawczy, wyprowadzenia tych młodych koźląt przez trudny okres wiosny, jest najbardziej rzutuje na ogólną liczbę. Więc skoro kozice urodziły się w maju i teraz jesienią jest ich 99, to znaczy, że warunki były dobre i ruch turystyczny na tyle negatywnie na nie wpływał. Nie było jakichś załamań pogody, nie było śniegów majowych, które by zabiły część tych młodych koźląt. Czyli jest dobrze. Po polskiej stronie przyjęliśmy liczbę 224 kozice, czyli widać, że po stronie słowackiej jest ich około 700, a po naszej stronie oczywiście mniej, no bo polska strona to jest 1/5 całości Tatr.